idą muszkieterzy. Dzisiaj skaczemy tu. Czy tutaj zaczynamy? Potem zobaczymy. Lampa jak co? Mówi się lampa jak chuj, nie? Oszukujemy się, że nagramy dzisiaj? Nie, nagramy, uda się. Może wejdzie coś. Jakoś dziwnie. Na szczęście i tak pewnie nie słychać, co mówisz, bo jest głośno jak chuj. Kameruje się, ale... Co? Co? Nie słyszę cię! Nie słyszę się, bo się kameruje. Kurwa! Wow! Wow! Chyba S. Mogę słyszeć na policję? Bo Przemek już swoje 5 minut z drzewki miał. Challenge movement. Movement challenge. Nie wiem, czy dobrze zrobimy, czy mamy trudniej, czy łatwiej, sami ocenicie. A co chcesz wejść? No to dobra. Bo ja nie oglądałem. 3, 4. O kurwa! O! I cyk plus 1 punkt. Pozdro. Nie wygląda. A to chyba w górę jest w ogóle co? No. Ale się tak obstrałem, bo mi to tak coś tu pękło i tak... O! Patrz, jak cię nie bało płytkę, to od razu wyszedł buje. Ten spot jest... Mógł być tak przejebany, no. A jest taki chujowy. To... Ja z koszulego presja ogólnie mogę iść nawet pozdrowie. Nie wytolony. Prowadzę pół kolonie. Prawie ustanę. Chyba to już tak blisko? Mentalne przygotowanie. Ryż już nie, bo już unlocked było. Ale dalej straszne. Mówisz? O Jezus Maria, to był tak mocno. Ale śmierć. Utrzymałeś to? Co? Utrzymałeś to? Nie, kurde, dziś nie. Ale... Ale zrobione. No tak. Znaczy właśnie, nie wiem o co chodzi, coś zrobiłem. No. Przecież nagrane nawet jest. No, dopiero. Na górę zajebać. Well, yes. No, jak? Dobra, ja gotowy. Ja się urodziłem gotów. Obrzydliwe kurwa. Tak kurwa opiedne. Takie to wszystko śliskie, tak się wszystko rozpada.
Ty Krzysiu też? Ten był gorszy. Nice. To masz, one shotem. Widzowie bez cięć. Latać lajtowo. Next spotę. Pa pa. Pół godziny później. Patrzcie, jaki zajebisty spot. Mega fajny. Nic tu nie ma, widzowie. Chyba ty jaśnił Kubę. Myślę lepiej. Ale jakbyś się wybił, to byś tam wlatywał normalnie. Jakbym się wybił, to bym nie poleciał tak płasko i tak daleko. Jak coś, to jest niemożliwe w przyszłości. Lecimy. Challenge. Małpa z tej gównianej krzywej rurki na 3 topa. No. Dopylo na jakieś 11. Czy coś tam. I taki jest challenge, że nie zajebać kolanami w paczkomat. Dokładnie. Krzysiu ma łatwiej, bez niższy. Ja mam trudniej, bo... A to właśnie ma gorzej, bo ma niżej kolana, to szybciej przypierdoli. No Pawełek, zrób małpę. Jaki tam jest w ogóle strach, bo jeszcze lecisz na to takie... A, widzowie, wyjaśniam Krzysia teraz. Nie, wcale tak, że on to robi... Wyjaśnię Krzysia. On wcale nie tak, że on to zrobił raz, a ja już drugi teraz doleciał. Ale go wyjaśnił. Ale go wyjaśniłeś. Jednak nie. Myślę, że tą małpę trzeba zrobić dosyć wolno, widzowie. I potem się skuć pas na tym presku. Bo jak zrobi się dwie małpy, to pylo samo nie wejdzie. Więc na spokojnie. Tylko spokój może was uratować. Skurwi nas wszystkich. Dobra, jednak trzeba to po prostu zajebać. Siedzi, widzowie. Wyjaśnij Krzysia od strzała. Bez cień za pierwszym. Krzysiu, twoja odpowiedź. Esunia! Bałem się, że w to się wpierdolę. Było pewnie. Elegancko. Wzywam was, bogowie parametryki w szkół. Przecież skaczesz z miejsca. O! Widzowie, na poprzednim spocie dziesiątki nie mógł skoczyć, a tu jest 11 topa. Ale tu wyzwałem ciemną stronę. A. No, jak ja bym się nie bał. Myślałem, czy ja odblokowałem jakąś tajemną. Ale płasko. O, aż myślałem, że będzie to klejone. Ale. O, nice. Moich 14 w takim razie. No. Widzowie, Running Press Challenge.
lecimy. Około Krzysia 13, więc moich chyba 14. Ja teraz mam mniejszego buta niż wy. Przecież to jest fizycznie niemożliwe. Ej, czekaj, nie, czekaj, inaczej. Inaczej, to jest tak. 17. No, okay, cool. 17 jest. 2017. Prawie umarł. Widzowie, jest głupi challenge, który sam sobie wymyśliłem. Mianowicie running thread stąd. I tylko na tym można wylądować. To jest długości moich palców mniej więcej. Bo tutaj jest już daszek i to się ugina, więc pewnie się połamie jak na to skoczy, więc muszę tylko tutaj zmieścić. No i zobaczymy jak będzie. Trochę stresujące, no tylko dalej. Okej, dobra, chyba taka thread. Kurwa, ale się tu wpierdolę, widzowie. Jak w matka rycha. Jest to jak zamknięta. Boję się, widzowie. Ale to nie jest spowodowane tym, że boję się samego skoku. Tylko boję się wjebać w ten paszkomat, bo jest po prostu rzeczą publiczną i nie chcę tego niszczyć. Akurat nie jest rzeczą publiczną, bo, no jest, bo Impost to prywatna korzysta. Firma. No ale każdy z niego korzysta, więc jest publiczna. Okej. Okay. Łatwo. Dobra, lepsza manę, bo się bałem, co będzie jak się w to wjebie, ale jest okej. Okay. Mówisz? Jak przynajmniej mówisz, że jest okej. Okay. Ale siekło, nie? Dobra, fantajka. Jest sunia stiknięte. Widzowie, Paweł zrobił, tylko nie nagrane. To powtórzę specjalnie dla was. O, ale wleciałem. Kolanem? Czy... Widzowie, to był po prostu taki trik. On chciał specjalnie dotknąć, zahaczyć i wstawić. Żeby wam pokazać, że się da. Pozdrawiam. Ale się zatrzęsło. No idzie pik, 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 pik. Aha. Ale nie. Elegancko. Jak Paweł. To wie, next spotę. Dawno nas tu nie było. Chyba coś poskaczę. Pozna, to jest właśnie decyzja. Tutaj ciężki. I tak nie było tego widać, po co to robiłem? Widzowie, jest akcja. Małpa przy, z takiej wysokości murka. Drop jak jasny skurwysyn. Blisko na 5,5 topa. Murek, i tam dalej. Lądujemy, jest wąski jak mój kutas. I dopiero tam na dalsze. To ja wam teraz wytłumaczę. Drop jak skurwysyn, koło metra, wąski jak mój kutas, tam nie wiem, 7 cm. Znaczy wąski jak jego kutas. Fuck. To się wytnie. A potem jednak. Rychu, wytnij to przy montażu. No i... Ale żeś to przeleciał, nie? No właśnie.
Co? Ja to kurwa szanuję. Nice. Aha. Ja, ale zobacz kurde na jakiej wyjebce. No. Ty, to już powiesz i o, kurwa, co ty żeś tak kolanem to zaatakował? Co je? To, że nie masz siły, to nie znaczy, że masz nie skakać, no. W sensie, myślisz, że ja mam siłę? I będziesz... Endespotę.